W najnowszym wydaniu Multiinformacji z Płocka uczestniczymy w debacie, jaką zorganizowano w filii Politechniki Warszawskiej. Podczas spotkania mówiono o pomyśle podziału Mazowsza i utworzeniu województwa warszawskiego. Pytamy też tegorocznych maturzystów o wrażenia z egzaminu dojrzałości, zapowiadamy nowość w Szkole Wyższej imienia Pawła Włodkowica w Płocku, a na koniec uczestniczymy w marszu zorganizowanym przez Komitet Obrony Demokracji. Podział województwa mazowieckiego to pomysł, który ujawniono z ust polityków Prawa i Sprawiedliwości. To parlamentarzyści PiS-u wspominali o pomyśle administracyjnego podziału Mazowsza i wyjęciu z niego stolicy. Taki ruch ma, zdaniem polityków PiS-u, pobudzić wzrost gospodarczy w województwie poprzez zagwarantowanie reszcie regionu dalszego korzystania ze środków unijnych. Teoria ta ma jednak wielu przeciwników, a temat podziału województwa budzi zarówno wśród samorządowców, jak i przedstawicieli mediów, czy też nauki, mnóstwo kontrowersji. Jak powiedział w rozmowie z nami Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego, są to obawy jak najbardziej trafne. Przeprowadziliśmy różnego rodzaju analizy, oczywiście nie tylko samorząd województwa, który nad tym pracuje od wielu lat, ale również różne ośrodki naukowe, badawcze, w tym również przedstawiciele Uniwersytetu Warszawskiego. I te analizy pokazują wyraźnie, że taki podział w każdym wariancie, czy byłaby wydzielona sama Warszawa, czy obszar metropolitarny, czy też jeszcze większy obszar wokół Warszawy, byłaby skrajnie niekorzystna dla tej pozostałej części. Ani żadne mechanizmy wyrównawcze, ani subwencja wyrównawcza, ani subwencja regionalna, ani nawet hipotetyczne pieniądze unijne by nie zrekompensowały utraty olbrzymiej ilości dochodów, bo tak naprawdę te dochody są generowane przede wszystkim w tym obszarze metropolitarnym. O możliwych skutkach wydzielenia Warszawy z Mazowsza mówił nie tylko marszałek województwa, ale i eksperci, a także naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego. Wśród nich był m.in. profesor Paweł Swianewicz, który jest jednym z przeciwników tej idei. To zewnętrzne województwo mazowieckie, obawiam się, że utraciłoby zdolność do wykonywania tych zadań, które obecnie wykonuje Mazowsze, na obecnym poziomie. Nie trzeba wielkiej przenikliwości, żeby zauważyć, że większość dochodów Mazowsza pochodzi z podatków płaconych przez firmy w Warszawie i okolicach. Natomiast większość wydatków Mazowsza odnosi się do tych regionów bardziej oddalonych od stolicy. Dlaczego zatem o wydzieleniu Warszawy z Mazowsza mówiono tak głośno i przekonująco? Myślę, że jest kilka możliwych przyczyn. Po pierwsze, błąd pewien, w którym oni skoncentrowali się głównie na funduszach unijnych, zapominając o skutkach dla innych zadań Mazowsza, a nawet dla tych funduszy unijnych. No jeżeli Mazowsze będzie miało deficyt budżetu bieżącego, no to w jaki sposób ma wykorzystywać te większe fundusze unijne? Skąd weźmie środki na wkład własny na przykład? Więc to jest moim zdaniem pierwsze źródło błędu. Drugie, być może są jakieś inne cele o charakterze politycznym i w to ja się nie zamierzam w dyskusję na ten temat wdawać. Mnie interesuje merytoryczna strona funkcjonowania samorządu wojewódzkiego. Być może też mają oni jakieś inne argumenty, których ja do tej pory nie dostrzegłem i nie zdaję sobie z nich sprawy. Ponad 280 tysięcy absolwentów polskich, w tym płockich szkół średnich, przystąpiło do najważniejszego egzaminu w ich życiu. Maturzyści, bo to o nich mowa, musieli zmierzyć się z testami oraz wypowiedzią ustną m.in. z języka polskiego, matematyki, języka obcego i przedmiotów dodatkowych. Test polonistyczny tradycyjnie wzbudzał wiele kontrowersji. Niewiadomą pozostawał temat, który zreferować musieli uczniowie szkół średnich. Nie okazał się on jednak przeprawą nie do pokonania. Wśród tematów, z którymi musieli poradzić sobie
maturzyści znalazły się, czy warto kochać, mimo że miłość wiąże się z cierpieniem, na podstawie czwartej części Dziadów Mickiewicza, a także interpretacja wiersza Zbigniewa Herberta Dałem słowo. Nastroje po pierwszym dniu były raczej pozytywne. Licealiści mieli jednak obawy przed dniem kolejnym, w którym zmierzyć się musieli z testem z matematyki. W zeszłym roku matury z tego przedmiotu na poziomie podstawowym nie zdało 20% osób. Czy w tym wypadku strach miał wielkie oczy? Dzisiaj bardzo dobrze, bo z klasy matematycznej jestem, a wczoraj nieco gorzej, bo polski to jednak ciężko, ale nie było źle. Temat był łatwy dosyć. Bardzo pozytywnie mnie zaskoczył temat rozprawki. Spodziewałem się, że w części trzeciej, której nienawidzę, jednak była część czwarta oraz dwa teksty kultury, które mi sprawiły bardzo, no, zaskoczyły mnie pozytywnie. No matematyka dzisiaj, no, mam nadzieję, że 30% będzie. Która była albo okropnie łatwa, albo po prostu dla ludzi o rozszerzeniu matematyczno-fizycznym była ona łatwa. Nie wiem, jak poradzą sobie ludzie z klas humanistycznych, ale wydaje mi się, że mnie poszło dobrze. Za wszystkich maturzystów oczywiście trzymamy mocno kciuki. Szkoła Wyższa imienia Pawła Włodkowica w Płocku przygotowała nowość dla swoich absolwentów i studentów. I to nowość, która się wszystkim opłaci. Mowa o specjalnej karcie, która upoważnia do skorzystania z licznych zniżek u partnerów szkoły. Jakich? Czym jest ów karta? Jest to faktycznie nowość. Nowość na rynku płockim edukacyjnym zdecydowanie. Jest to karta studenta i absolwenta Włodkowic Plus. O wydanie takiej karty mogą się ubiegać wszyscy nasi studenci i absolwenci. Co dokładnie umożliwia ta karta? Jest karta rabatowa. Jest to karta, która upoważnia do różnego rodzaju zniżek, rabatów, promocji u partnerów projektu. Tych partnerów, nie ukrywam, udało nam się do dnia dzisiejszego pozyskać wielu i nawet nie będę próbowała podawać ich liczby, bo ta liczba z dnia na dzień się powiększa, co nas bardzo cieszy. Są wśród partnerów i przedstawiciele gastronomii, i hotele, i kosmetyczki, i różnego rodzaju inne usługi. Wszystkie firmy, które zdecydowały się na współpracę z nami w ramach tego projektu, można sobie obejrzeć na stronie Włodkowica. Jak taką kartę uzyskać i jakie wymagania trzeba spełnić? Wymaganie jest jedno, trzeba być albo naszym studentem, albo absolwentem, przy czym dotyczy to zarówno studiów pierwszego i drugiego stopnia, jak i studiów podyplomowych. Należy wypełnić formularz, jest to formularz elektroniczny na stronie internetowej www.włodkowic i tak naprawdę wszystko. Od tego momentu Państwo czekają już na maila od nas, że taką kartę można odebrać. Czas oczekiwania na kartę to 2 tygodnie. Można ją odebrać w dwojaki sposób. Studenci otrzymają ją w konkretnym wydziale, absolwenci zaś mogą odebrać kartę w głównym budynku szkoły albo też mogą otrzymać ją pocztą. 2 maja w Płocku odbyła się kolejna manifestacja zwolenników KODU, czyli Komitetu Obrony Demokracji. Sympatycy ruchu, uzbrojeni w transparenty z hasłami Jarosław, ty Polskę zostaw, kup se klocki Lego i zaproś Antoniego, czy nie dla cenzury kabaretów, przemaszerowali w samo południe od placu przed Teatrem Dramatycznym przez Nowy Rynek, ulicą Tumską, aż na plażę nad Wisłą. Niestety marsz nie był zbyt liczny. Czy to sprawił długi majowy weekend, czy też zbyt dobra pogoda? Tego nie wiemy. Pewnym jest jednak, że w przemarszu wzięło udział mniej niż 50 osób. Wszyscy ci jednak zachęcali do podpisywania projektu pomysłu KODU na Trybunał Konstytucyjny. Przekonywano, jak ważna dla Polski jest konstytucja i wręczano również biało-czerwone flagi.